Widzowie, z tej strony Goldboy, witam was w kolejnym odcinku z FNAF Into the Pit. To już jest drugi odcinek, no i w sumie drugi też odcinek naszego maratonu. Tak jak ostatnio pamiętacie, zginęłem w momencie szukania numeru do mamy, a w tym momencie, jak wczytałem grę, to mnie tu z powrotem zrespiło, czyli w momencie, kiedy wziąłem telefon. On gdzieś już tam łazi, bo go słyszałem, ale z tego, co mi się wydaje, póki nie wydam jakiegoś hałasu, to wydaje mi się, że jego ścieżka patrolowa bardzo prawdopodobnie nie obejmuje tej sypialni i mojego pokoju. I mam wrażenie, że on kółka robi, bo znowu słyszę, jak tam otwiera drzwi. Mam nadzieję, że on chodzi tylko tymi holami i może jeszcze do tego pomieszczenia z telewizorem wchodzi i ma taką ścieżkę patrolową. Nie mam pojęcia, czy wchodzi do piwnicy. Prawdopodobnie nie wchodzi też do pokoju mojego i ten... A jednak wchodzi. A mogę się schować i mnie zabije teraz? Jak to działa? Tak, działa, dobra. A czyli jednak może sobie wejść losowo, dobra. Zapomniałem w ogóle o tym, że tutaj mamy strych i trzeba zdobyć drabinę, żeby się tam dostać. Być może tam będzie numer, chociaż wątpię. Nie mam pojęcia, gdzie mogę szukać tego numeru, tak szczerze, na razie. Więc będę musiał trochę pokminić, a stwierdziłem, że nie chcę spoilerować. Dobra, może stąd wyjdźmy. Natomiast... Dobra, jesteśmy w piwnicy. O, bateria może się przydać. Okej, mam baterię. Mam linę. Okej. Dobra, to... On tu wszedł? Czekaj, wejdę tu. Chyba mogę przesunąć. No, oczywiście nie mogę na tyle, żeby zobaczyć, ale dobra, czekajcie, bo ja wszedłem do piwnicy i zebrałem bardzo dużo rzeczy. Zestaw waki, które mogą przeciwdziałać ruchowi joysticka, okej. Okay. Bateria, zwykła bateria i zakurzona, ale solidna, dobra, tylko... Nie z... Czy ten dźwięk oznacza, że on jest tu blisko? Jakby... Problem jest tylko taki, że nie wiem, po co mi to jest na razie, bo niby to zebrałem. Myślę, że czasami, kiedy piec to jest najstraszniejszą rzeczą w domu. No jakby spoko, zebrałem to, tylko co mi z tego? Dobra, no w teorii chyba jestem w stanie po prostu uciekać w kółko od niego i mu uciec, więc chyba nie muszę się go tak obawiać. Przynajmniej nie wiem. Gorzej jest tylko, że jak on wychodzi akurat z drzwi i... Tu coś jest. To numer mamy. Na lodówce był. Dobra. On tam gdzieś był. Ja se stwierdzam, że w piwnicy będzie bezpieczniej. Numer mamy. 555683. Wiecie co? Ja go sobie tutaj szybko zapiszę. Czyli to jest 5, 5, 5. Czekaj, jak to tam było? 5, 6, 8, 3. 5, 6, 8, 3. Ja go sobie zapiszę, bo przygotowałem sobie długopis i kartkę. Prawdopodobnie on do piwnicy sam z siebie chyba nie będzie patrolowej ścieżki miał, albo bardzo rzadko, w razie czego się tu schowam. Dobra. No w sumie to było sprawdzić lodówkę, to było mądre. Dobra. Najsmutniejsze, najbardziej przestarzały. Dobra. Mamy ten telefon. I teraz tak. Jak tu? Wybierz. 5. 5, 5. I 5. 6. 8. 3. I enter. Okej. Okay. Halo? Dobra. Mamo, mamo, to pilne. Co się dzieje? To tata, on coś jest nie tak. Ok, zaraz tam będę. Czekaj. Okay. Nie wiem, co się dzieje. Co? On tu przyszedł. Czy on mnie tu znajdzie? Też pająki? A, a. Dobra.
S, dobra. F. Boże, co to za skomplikowane przyciski? Okej, okej, dobra. To chyba dobrze, że się tu schowałem. Teraz wydaje mi się, że muszę się udać do wyjścia. Muszę poczekać, aż on sobie stąd pójdzie. Czemu nie mogę? A. Dobra. Idź już sobie. Dobra, już jest bezpiecznie. Ja pierdzielę, ty. To jest creepy czasami, ty, ale jakie mechaniki, to musi być mama. Numer mamy. Spotkaj się z mamą. Dobra. Wychodzimy. Mam nadzieję, że wszystko dobrze się nagrywa, tylko teraz tak. Jak mam tam dojść teraz? Dobra, spróbujmy. Tylko teraz pytanie. Którędy mam iść? Jak mnie tu jumpscare'uje, to będzie lipa. Na szczęście nie. Włączyć teraz radio i się schować i potem zobaczyć, gdzie pójdzie, czy ryzykować i pójść tutaj? Ja ryzykuję. Nie wierzę, że mnie jumpscare'uje. Jest mama. Dobra, dobra. Spierdzielajmy stąd! Zastąpiony przez... Nie działa mi E. Cholera. Taki rzecz... A, i on się zmienił teraz! No tak, oczywiście. Tata wygląda dobrze. Powinien wiedzieć, że nie wolno udać, że coś się dzieje, gdy jestem w... Ale... Widzę, że tata jest w porządku. Nie wiem, co cię napadło, ale idź do swojego pokoju i spokój. Muszę wrócić do szpitala. Ale... No chyba... Cóż, chyba wszystko zależy ode mnie. Tata musi być uwięziony, bo muszę wrócić do Jeffa. Znajdź sposób na ucieczkę. No jest tutaj okno. Uch, zastrzał jest zardzewiały. Myślę, że nadal mogę odkręcić, że muszę znaleźć śrubokręt. Kurde, serio? I ona sobie wróci do szpitala, a on dalej będzie tak chodził. A ja muszę się z nim użerać. Ja pierdzielę, ta mama to nic mi nie pomogła. Dobra. Mam linę. Mam to. A i tak nie mogę tego w żaden sposób fajny użyć chyba. Na razie tu łazi, to muszę poczekać, aż sobie pójdzie stąd. Raczej do mojego pokoju nie będzie właził. Raczej. Czy to są jakieś rzeczy, które mogę pozbierać? Bo to jest bardzo ważne. W piwnicy znaleźliśmy trochę. No, mogłem spróbować wyjść po prostu wejściem, ale pewnie wydaje mi się, że to nie będzie takie proste. No, oknem chciałem, tylko żebym musiał znaleźć śrubokręt. Gdzie mogę znaleźć śrubokręt? No w teorii w piwnicy, ale tam byłem i go... Mogę tym hałas zrobić. To jest sprytne nawet. Tylko nie wiem, gdzie on jest i teraz pytanie, czy ja go nie spotkam po drodze. Dobra, no jeżeli mnie jumpscare'uje po prostu. Jak się spotkamy niechcący. Okej, on jest tam, o tam jest, tam jest. Tu już wiem, gdzie jest przynajmniej. Więc pójdziemy... O, jeszcze mogę się do szafy schować tak samo drogą. Więc pójdę tutaj. I najpierw upewnię się, że... Że w piwnicy nic nie ma. Bo to mnie ciekawiło o to. Nie, tutaj już... Czekaj, tu jest jakaś wiertarka. Mogę ją podjąć? O cholera, nie, to nie o to mi chodziło! Nie! Tego okna tam, tata musi mieć gdzieś drabinę. Okej, fajnie wiedzieć. Ale ja teraz muszę się schować. Kurde, ja chciałem zobaczyć, czy ja mogę to podejść, a nie włączyć hałas. Failowałem to. Ale dobra, on tu przejdzie, pójdzie. Drabina. Gdzie może być drabina? Nie mam pojęcia. Dobra, no on raczej zaraz stąd pójdzie. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, poszedł. I teraz pytanie, gdzie pójdzie? Dobra, mogę wyjść raczej. Czyli tu mam kolejny sposób na ucieczkę, ale musiałbym znaleźć drabinę. Nie wolno mi się bać, mama boi się, że jednak boi się, że ten królik się do nich dorwie. Myśl o tym króliku, lub motyk, lub nóż jest zbyt przerażający, żeby o niej myśleć. Nie wolno mi się... Aha, no ale dobra, to myślałem, że coś podniosę w takim razie. Moja mapa... Nie wiem, co teraz w sumie powinienem zrobić, no... Nie! Kurde! Dobra, nie ma go tu. A on chyba tam poszedł. Może poczekam, aż sobie przejdzie.
A nie, on jest gdzieś tam. Dobra. Tam gdzie słyszałem dźwięki. Co to był? Spotkaj Jinx w pokoju. Aha, tu kota mam spotkać, dobra. Nie będę włączał na razie telewizora. A, okej, mogłem wyjść drzwiami. Czyli nie musiałem nawet szukać śrubokręta. Idź do basenu z piłkami. Zajebiście, dom Oswalda. Czekaj, to co ja mam tu? Bibliotekę, szkołę i młyn? Ja pierdzielę, ty, to jest takie jak ice cream, że miałeś różne miejsca, nie? Ice cream i uciekałeś przed, albo coś jak w stylu grani trochę, ale to fajne. Tylko rozumiem, że wszędzie gdzie ja będę, to on też będzie, tak? Czyli jeśli ja tu jestem, to on i tak też tu będzie się kręcił. Tylko pytanie, czy ja mam wszystkie miejsca teraz otwarte? Jest Jeff. A nie, no to jak jest Jeff, to chyba powinno być spokojnie, nie wiem w sumie. No raczej Jeffa by tu nie było. Nie mam pojęcia, na razie pójdę na pełne i... Nie mam też wykrywacza dźwięku, więc chyba jest spokojnie. Ej, mogę teraz wszędzie wejść, dobra, czekajcie, to wiecie co, to jednak... Ja jednak zmieniam zdanie, skoro mam czas, to zeksploruję te miejsca. Aby się... Ciekawe... Pamiętacie, tutaj było to przejście, tam gdzie on jakby mordował czy coś, a tego nie ma na... To jest zabetonowane tutaj. Okej, okay, czyli w przeszłości to było. Tutaj też nas nie było w tej rzeczywistości. Ale mogę teraz wszędzie wejść, to jest ciekawe, nie? Działo elektryczne. Okej, okay, dobra, warto chyba poszukać tu rzeczy po prostu, bo być może te drzwi są zamknięte na przykład. Nie ma sensu, że jest Torium Jeffa. Okej, okay, dobra, co tu jest jeszcze? Te drzwi są zamknięte. Dobra, mapa. Jadalnia. Okej, okay, no trochę rzeczy miałem otwartych teraz, więc nie będę... To jest dalej zamknięte, dobra. Okej, okay, no na razie mam iść do basenu z piłkami, ale w ogóle widzieliśmy... czy tu będą jakieś rzeczy? No to już widzieliśmy. Że buty mi nie przyś... Dobra, tam iść dalej nie mogę i tak. Dobra, w ogóle nie sądziłem, że po prostu wyjście z domu drzwiami będzie opcją. Ale w sumie spoko, bo nie musiałem nic szukać. No dobra, wróciliśmy tutaj i wracamy chyba tam. No w teorii jak on jest tutaj, to na razie powinniśmy mieć spokój. Dobra, teraz muszę znaleźć tatę. Co? Czy to ten dzieci może potrzebuje? Znajdź dziecko. No nie powinno go tu być, nie? Raczej. Dobra, czy mogę tu przejść? Mogę. Skrzynia bezpośrednio kiedyś pokazał mi, jak jej używać. Nie podobają mi się tylko te animatroniki tutaj. Dalej zamknięte, dobra. Co to jest? Aha, teraz nie, ale dobra, będziemy wiedzieć, że tam są. Jeszcze bardziej niż kiedy są jakby ta półka. Dobra, idźmy na razie stąd. Dobra, to jest miejsce, teraz jest... Wy to widzicie? Nie, nie, ja chcę wyjść tu. No oczywiście nie mogę. Nie mam się schować? No, God! No okej, okay, no anima... No chyba nie o to chodzi. Pomóż mi, nie mogę się wydostać. Jak się tam dostałeś? Coś mnie złapało i wypchnęło do środka. Czuję, że ten kosmos zaraz się zatrzaśnie. Myślę, że mogę poruszać śrubokręt. Znajdę jeden. Okej, okay, czyli tu dopiero znajdziemy śrubokręt. Dobra, czyli nie muszę znaleźć, ale pewnie znając, że się znajdę śrubokręt, przyjdę tu i nie zdążę, no ale... Czasówka to nie jest. Lecę na pierwszą do zobaczenia, nie mam pojęcia co to, ale na pewno sprawdzę. Dobra, no. Tu jest jakiś pieniążek. Żeton. Dobra, tutaj...
tutaj nic nie mogę zrobić z tym. Te drzwi są zamknięte, czyżby went? Gdy jest tak przykręcone. Ja nie mogę tam wyjść. Jeśli to sam czy ma ten sam. Okej, czyli tam może być śrubokręt, ma znaleźć klucz. A teraz tak, czyli muszę się cofnąć znowu do przyszłości, żeby zrobić śrubokręt. Okej, czyli tak jak myślałem, będę musiał łączyć przyszłość z przeszłością i mieszać itemami. No, na razie chociaż tyle, że mam spokój od królika. Dobra, to nawet nie mam dźwięk. A tam mam dźwięk, to jest dziwne. Tylko że tam na razie mi nic jeszcze nie jest groźne, więc nie wiem, czy mam tam dźwięk. Na razie muszę iść do Jeffa. Jeffito. Masz klucz. Najpierw basen, to jest naprawdę aż tak ci się nudzi. Tak, po prostu czuję potrzebę zwiedzenia. Cóż, tylko między nami. Nie płacę za wywóz śmieci i zapomniałem wyrzucić worek w młynie wcześniej. Zabierz te śmieci tam i dam ci klucz, jak wrócisz. Ach, ale weź tą latarkę na zewnątrz, robi się dość ciemno. Dzięki, ale bateria jest na wyczerpaniu. Wiecie, jeśli się skończy, to masa różnych ciekawych rzeczy. Fuj. A ja mam już baterię. Przełącz latarkę. Przyciskam F, aby przeładować latarkę. Dobra. Dobra, mam latarkę, ale na razie mi nie jest potrzebna, tylko jakieś śmieci. Te chyba, tak? Gdzie mam je wyrzucić? Nie, to nie o to chodziło. Gdzie są te śmieci? To też nie wiem, tu mnie. Where ja mam wyrzucić te śmieci? Tu? Cóż, tylko między nami. Nie płacę za wywóz śmieci i zapomniałem wyrzucić worek w młynie wcześniej. Czekaj. Na zewnątrz robi się dość. Zabierz te śmieci tam. Zabierz te śmieci tam i dam ci klucz, jak wrócisz. Wszystko, czy jest tam masa? Okej, okay, ale na zewnątrz? Co znaczy na zewnątrz? Gdzie na zewnątrz? Mam wyjść stąd, tak? Nie, no czekaj. Bo ja nie rozumiem. Gdzie mam te śmieci dać? A few moments later. Dobra, ogólnie czytając logi ten, w końcu ogarnąłem, że on przecież chce, żebym ja do młyna poszedł to wyrzucić, więc muszę zmienić lokację. Więc muszę stąd wyjść i iść do młyna i tam to wyrzucić. Ja pierdzielę. Rozumiem, że przyszłościowo ten królik będzie mi przeszkadzał w każdej lokacji. Mam baterię kolejną, fajnie. Młyn zamknięty 3 lata temu, prawie wszystko inne w tym mieście zamknięte od tego czasu. Łapka na szczury. Dobra, wracam. Można byłoby to jeszcze zeksplorować, ale mam na razie dość dużo itemów. Jeszcze mam full ekwipunek. Ej, bo ja mam full ekwipunek. Ja nie wiem, jak coś można wywalić z ekwipunku. Nie wiem, chyba że mogę mieć większy, nie wiem, nie mam pojęcia. Jeffito, gotowe. Dzięki. Dobra. Dobra. Mam ten klucz. Aha, i mi się zwiększa, czyli w zasadzie mam nieograniczony ekwipunek. Dobra, dobra. To spoko w sumie. Nawet spoko, bo warto w takim razie kolekcjonować wszystkie rzeczy, bo prawdopodobnie większość tych rzeczy będzie potem potrzebna do czegoś i nie będzie trzeba łazić. Dobra, teraz mogę się tu dostać po ten śrubokręt i to wszystko po to, żeby ja... Czekaj. Jeden. I to wszystko po to, żeby wziąć śrubokręt. Jezu, jak to jest ciemno. Uf, wygląda to, że pod spodem jest bateria. Dobra, mam baterię. Ej, tu jest taka sama skrytka. Nie ma sensu korzystać z wystarczającej śruby. Jakby tu jest śrubokręt. O. To coś jest, żeby wyglądało, że leży tu od 10 lat. Aha. I gdzie jest ten śrubokręt? Aha! Poczekaj. Poczekaj, dobra, ja wszedłem do tej piwnicy. I tu są przestarzałe, ale przecież jak cofnę się w czasie,
Poczekaj. Dobra, rozumiem, poczekaj, bo ja nie łączę faktów. Przecież teraz muszę pójść tam. Dobra. Tu się mogę schować. Czekaj. Dokładnie to, czego potrzebuję. Dobra, czekaj, gdzie mam... Dobra. Okej. O dobra, zdążyliśmy jednak, fajnie. Uff, dzięki, myślałem, że będę tam uwięziony na zawsze. W jednej chwili rozmawiam z przyjacielem, a potem... Co to było? To brzmi, jak on może być w niebezpieczeństwie. Choć możemy go razem znaleźć. Nieważne, wynośmy się stąd. Czekaj, szukamy mojego taty. Nie widziałeś, masz na myśli dorosłego? Nie widziałem. Panie człowieku, chciałbym ci pomóc, ale... O! Nie! Ja pierdzielę. Nie, no nie chciałem tu! Spierdzielaj stąd. A, zablokowałem się. Dobra, mogę chyba, nie? Nie wiem, czy on się za mną przyjdzie. Ale muszę najpierw pomyśleć lepszy plan. Daj o siebie, dopóki nie wrócę. Ucieknij. Wracaj do domu. Okej. Okay. Dzień drugi. Aha, dobra. Mamy dzień drugi teraz. Spoko. Dobra, mamy to pokazane jeszcze raz. Ha. Normalnie sobie żyjemy. Króliczek, a mama go widzi normalnie. Nie. To wszystko było tylko snem? Chyba powinienem stać. Mogę go pogłaskać teraz. Dobra, mama, achievement! Pogłaskaliśmy kotka. A mogę jeszcze raz? Jeszcze raz? Jeszcze raz? 2 hours later. Ej, dobra, słuchajcie. Ja myślę, że na ten odcinek wystarczy. Mam na liczniku prawie pół godziny, więc myślę, że tyle nam na razie wystarczy jako taki drugi odcinek. Bo szczerze, mogę nawet przechodzić tą grę robiąc 15 odcinków, nie muszę zrobić 5, mogę zrobić 15 na spokojnie, żeby sobie poprzechodzić. Będzie więcej kontentu dla was tak naprawdę tylko. I dla mnie trochę w sumie więcej roboty, ale nieważne. Więc na tym sobie zakończymy ten drugi odcinek. Przeżyliśmy noc pierwszą i teraz spróbuję zrobić, w następnym odcinku już spróbuję mniej więcej ogarniając co i jak, zrobić już dzień i noc drugą i zobaczymy później, co będzie dalej. Także mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie subika, łapeczkę i widzimy się w kolejnych filmach z naszego maratonu z FNAF Into the Pit. Siemaneczko i cześć!